I teraz! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie i komuś przeszkadza ta kropka na mojej mordzie, to ja może opowiem genezę jej powstania. Pewnego naprawdę pięknego wieczoru, czyli jutro, byłem na dworze, wiem, rzadko się to zdarza, jeśli chodzi o youtubera, ale faktycznie wylazłem z domu, no i zaatakowały mnie smoki i jeden mnie dziabnął tutaj w pysk z szczykawką z heroiną. No ale całą heroinę wydusiłem i no i taka pozostałość tutaj jest i dlatego właśnie tak było. Wchodzimy na nasz świat, zaczynamy minecraftować. Okej, jesteśmy w tej kopalni, tylko że już tu wlazłem do góry. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko tu wygląda. Mam kobla od chuja, może też nawet więcej. Okej, możemy sobie wyjść, wyjdziemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Mam zbroję, więc się tak mocno nie boję. Tu jest węgiel, ale tu pełno tych stworów jebanych słyszę, wiecie? Tutaj tego gówna powinno być... Co robisz? Tu powinno być dużo. Ja chciałem najpierw... Już tam idę. Taki chuj. Czekajcie, zrobimy tu, zatamujemy krwawienie. Dobra, ja wejdę sobie na chwilę jeszcze do tej... Do tej budy. Tylko owce chciałem gdzieś znaleźć, kurwa. Ja słyszałem gdzieś owce. Bo chcę to tutaj sobie zrobić łóżko, bo na razie chcę wynieść to, co tutaj mam. A potem zejdziemy do tej kopalni zrobić, kurwa, Pearl Harbor. Kurwa, jeszcze dwa razy spadnę, to umrę na pewno. Tam jest owca. Zamknij mordę. Jest ich kilka, ja nie mam tych... jak to się nazywa? Nie mam tych, co to, jak to się fachowo mówi? Sekatorów do owiec, kurwa. Tych. Nożyczek. Nie mam nożyczek. Jeszcze jedna owca i możemy iść spać normalnie, nie? Słyszę gdzieś beczy suka. Dostała critical hit. Taniec na lodzie teraz odpierdolimy. I szybko idziemy zrobić wyro, idziemy spać. Okej. Jakbyś tu po bożemu to pobuduje. Dobra, wchodzimy. Do hasioka. Jesteśmy w hasioku i co dalej? Musimy iść do crafting table. Potrzebujemy 3 dechy. Tu mogę przerobić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy wyropy takie prawie jak z Ikei. Więc spoko. Teraz to wyro. Kładziemy tu i idziemy spać. Dobra, przykrył się kołdrą, że mu zimno w gier nie było. Wstajemy, jest dzień. I teraz tak. Bierzemy co tu mamy. Płyty winylowe też bierzemy. Redstone na razie też. Co? Czekajcie. Piasku nie będę ze sobą torgał. To też mi jest okantuja. To bierzemy. To bierzemy. No to bym wziął jednak. Zostawimy tu tą zjebaną siekierę. Weźmiemy to. Udajemy się na nasze domostwo. Zaś tu przyjdziemy, bo tu mamy kopalnię naszą. Później w dalszym etapie gry, jak już będziemy jeszcze żyli. A to jest niepowiedziane jak długo. Jak będziemy jeszcze żyli, umówmy się, że będziemy, to zrobimy taki tutaj buyer tuning. Gdzie mam chałupę? Czekajcie, tam. Jebać fubu dziura. Okej, to tam idziemy. Jak... Przepraszam, jak zrobimy pierwszą chałupę... O, patrzcie, tu jest japa. O, duża japa. Nie, nie duża. Ale też lawa, wszędzie lawę słyszę. To tak nigdy nie było, żeby było dużo lawy gdzieś tam w jakiś... Minecraftach, jak ja grałem wtedy, wcześniej, nie? Coś mówiliście o jakichś bałwanach, ale ja nie wiem, to wiem, że trzeba piasek mieć, z piasku trzeba zrobić coś i później chyba te dynie mu na łeb kłaść. Zobaczymy. Patrz, sztejk. A ja nie mogę go zainstalować. Dobra, idziemy tam. Wyście, żebym budował chałupę. Ale jestem tego zdania, że jak to jest hardcore mode i ja po prostu nie wiem, czy przeżyję. Bo to nie jest powiedziane, że będę żył, no to po prostu jak to jest hardcore mode, to lepiej może najpierw przygotujemy się, uzbroimy może... Może w jakieś... itemsy. Z tym spawner dziki, co ja żebym
Patrzcie, jak tam się kręci, jebany. Jak to żydełko się tak kręci. Tu mamy też jakąś kopalnię pod, pod Hasiokiem, ale tutaj co jest? Taka namiastka kopalnia, a wszystko zaznaczamy świeczkami. Dlaczego zaznaczamy? Ej? Powiedzcie mi jedną rzecz. To jest moja Hawira już? Jaki kurwa skrót odnalazłem. Ja myślałem, że wiecie, że tu jest spawner następny, a ja taki głupi jestem, że nie wiedziałem, że to może być mój dom. My jesteśmy w tym niby głównym domu, który jest chujowy, ale niby to jest główny dom, nie? Czekajcie, za to wyjdziemy. Chodzi o to, że na razie materiały wszystkie... Ja pierdolesz, gorszego odgłosu to już być nie mogło. To sobie zostawimy, halucynki. To zostawimy, płyty winylowe też zostawimy. To do kunia też zostawimy, bo na chuj to zgubić, nie? To zostawimy, a dwa, że i tak miejsce potrzebujemy. To zostawimy, to zostawimy, to zostawimy. To też zostawimy. To zostawimy. To zostawimy. Gdzieś tu się... O, przerobiły się. To sobie weźmiemy. Dobra, to by było. Czekajcie, idę tylko coś zobaczyć. No, marchewki chyba już doszły. Łe, kurwa, co? Czemu to tak długo dochodzi? Wy to widzicie, czemu to tak długo... A może więcej wody to by musiało być z tej strony? Nie wiem, może... Nie, no, od wody to nie zależy. Czekajcie, opierdolimy sztejka, idę tam do kopalni opierdolić wszystkie tam... Wszystkie rzeczy X. Jestem ciekawy, czy wy faktycznie oglądacie te Minecrafty takie, bo długie są dosyć te odcinki. Jestem ciekawy, czy wy to oglądacie faktycznie, czy tylko tak mówicie, że oglądacie i żebym wrzucał. Fajnie było, jakbyście oglądali to wszystko. Gdzie ty kurwa idziesz, Szymon? Dobra, weźmiemy sobie klocek dirta, to on wygląda taka, jak taka skluczkowana kupa. Bardzo fajnie wygląda. Idziemy teraz do naszego... tam gdzie dupiłem Agniechę, tam idziemy właśnie do takiej dziury naszej. Taka dziura wylotowa. Taka nasza kopalnia, Huta Katowice, która tam będzie do góry zrobiona. Ale czekajcie, czekajcie. Już prawie jesteśmy tu, zima jest, ja chuj. Zaraz czekajcie, to się łopatą kopało, nie? Bo jakoś się bałwana robiło. Kurwa, jeszcze nie wiem jak dokładnie. Ale obkombinujemy. O, sztejka możemy wziąć, jeszcze nie znikł. Dobra, to mamy trochę tych kulek, nie można chyba ciepać, nie? Aha. Teraz dalej, do dziury Agniechy idziemy. W dziurze Agniechy, czekajcie, ja sobie przybliżę to mikro. Nie, no na pewno będziemy dobrze słychać, bo one ładniej łapie niż tamto. Muszę zacząć w którą stronę... O, jest dobrze. Jest dobrze. Ja kupię teraz jakieś mikro, to nie będzie Blue Yeti, ale podobne cenowo i podobno jakościowo lepsze. Uuu, bulgocze. Czekajcie. Idziemy obadać. Tak się boję, nie? Że co centymetr w ciepłą świeczkę. O, ja tu byłem. To teraz można sobie jakieś łagodne zejście zrobić. Też bym zrobił kurwa łagodne zejście. No tu też bardzo łagodne jest. Następne łagodne zejście mi wyszło. Jak z takiej kurwa wysokości ciepny na ryja, to może ze mnie zostać niewiele, nie? Pod siebie się nie kopię, pamiętajcie, tylko i samo idiota pod siebie kopię. No właśnie, tym to grozi. Ja tu poświeciłem wszędzie. Pająk. Pająk tak zwany spider. Ja tu za daleko tam nie szedł na razie. Zapójdziemy na dół. Tylko do Havi. Czy nie jest ten kurwa skurwiel jebany? Buchaty skurwiel. Trzy pary oczu mo. Przestraszyłem tego różowego. Całe życie w strachu, nie? Sztejki sobie weźmiemy. Teraz tak, tu odłożymy to, to. Teraz tak chciałem też się odłożyć. Odłożymy to. Żeby było miejsce.
Dobra. Nasza kopalnia już jest tak w miarę spoko wykopana, nie? To było tutaj gdzieś, tak? Nie. Nie tu, tu. W miarę spoko chyba została wykopana. Z tego co pamiętam, ale... Ile to w tym prawdy jest, to... Ja wam nie powiem. To żeś kurwa i samo wykopał, idioto jebany. Masz kurwa pomysły, naprawdę. Powinieneś dostać Nobla za te kurwa twoje konstrukcje i pomysły. Terodali nie mogę zejść, kurwa, no to jeszcze tu trzeba rozkopać. Takie było w miarę normalne zejście, bo już kurde, tak nawywiłem tutaj. Dobra, przygodo, nadchodzimy. Żarcie mam, wszystko mam. Mam nadzieję, że mi się tam na dole nic nie zalęgło, bo jak się zalęgły jakieś kurwa gady, no już słyszę. Co to kurwa jest za odgłos do kurwy nędzy? Ej, słyszycie to? One mi się w chacie zalęgły. Te kurwa kupy jebane. No chyba mi się w chałupie zalęgły. Nie chcę nic gadać, ale... Ja pierdolę, jak oni dzi... Ja mu miecz! Jak burz... Ja chrapię jak geniu! Nie no... Kurwa, muszę gdzieś tu być, nie? Muszę na razie... Wymyśleć, gdzie... Czekajcie, jakoś się sprawdzał potwory, czekaj, pamiętam. Nie, czy... JJ Joker tak sprawdzał. Ale nie wiem, jak to on sprawdzał, więc nie wiem. No, trzeba wylić, nie? Znaczy, wszystko by było spoko, jakby... Znaczy, ja mogę się... Inaczej. Ja mogę się bić ze... Kurwa. Ja mogę się pizgać ze wszystkim, byle nie z creeperami. Słyszycie tego? Tu jest kurwa watacha, więc trzeba iść się pizgać. Tylko trzeba wyjść w takim miejscu, żeby mieć... Mam pomysł, patrzcie to. Widzicie to? O kurwa, nie tu. Ale kurwa jęczy się bany, kurwa brudasie. Oni wiedzą, że tu jestem. Częściej to te szmaty mnie czują. Tam jest złoto, widzę. Kolejkę może będzie. Nie chciałbym, żeby mi jakiś na łeb spadł, widzicie? Aby tego uniknąć, zrobimy taki trik. Na lewym nie spadnie. Kurwa, mam bunkier, kurwa, czuję się jak... No, tu staniemy sobie chwilę. Tak, żebym ich widział, ja będę robił świeczkę. Się kurwa przestraszył, że do mnie idzie. Nie, jednak postawię kamień. Niech będzie kamień na chwilę, ale buczą. A słyszycie jak chodzą? Kazaliście mi jakiś efekt chodzenia zrobić, że jakieś zaraz to jeszcze ogarnę. Efekt chodzenia. Czekajcie, to było w opcjach, nie? Option. Wideo. Jak to się nazywało? Nie to. O! To było w Bobby. Czekajcie, kto coś z tego zobaczy. Dobra, ruszamy. Kurwa, boję się wyjść. Zmosrany cały. Bo tak jakbym z góry przeszedł w kopalnię, to jest jeszcze pół biedy, nie? Teraz nagle przestaje buczeć? Czają się na mnie? No chodź tu jakiś cielo, skurwie, to będę wiedział na czym stoję. Ech.
No są z tamtej strony chyba. Chuj. No chodźcie wszystkie, chodźcie, chodźcie stwory jebane. Chodźcie kurwa, chodźcie. No i chuj. Czego też się tak bałszy mam? Dobra. Tam mamy spoko. Gdzie jest na razie spoko, chyba że coś mi... Z sufita się spadnie. Dobra, i teraz wykopimy sobie złota, to musimy mieć lepciejszy kilof. Kopać w takich kopalniach to trzeba mieć też najebane w chuj. Dobra. Jak przeżyjemy tą wyprawę, nie? Tu widziałem żelazo, to sobie od razu je wykopię. Tak jest. Zamknąć te mordy, bo was rozkurwię. Już się nie boję was. No dobra, boję się was, bo was jest za dużo. Ale? One muszą być takie... Bardzo blisko gdzieś te szmaty. Co za pole świeczkę. Zamknąć te ryje, wyjce pierdolone. Teraz muszę zrobić tak, żeby tu było mi wejście. Jakieś sexy do uciekania, żebym nie musiał... Widzicie, ja mam problem jak uciekam, nie? Ten cały zesrany jak spierdalam. I się boję, że z góry mi jebnie. Zobaczcie jakie to jest... Widzicie, jak on z takiej góry by spadł pierdolony idiota? To by zdech chyba, nie? Tam jest lawa, trochę widać. Zapalimy świeczkę. Woda niech na razie będzie tak ustawiona. Bo jak tak będzie ustawiona... To co? To gówno, nie? Nie, jak będzie tak ustawiona, to będę miał... Większą szansę, że mi z tej strony nie przyjdzie, no bo jak kurwa... Taki zombie jak przez prąd przejdzie? Chyba nie, nie? Nie powinno się kopać tyłem i trzeba cały czas się odwracać. Jestem tak zesrany, że to jest koniec, nie? Zarob nasrą pod ciebie takim kurwa rzodkim gównem. Do ucieczki tu co zrobię? Zamknij ryj! Nie odzywaj się! Jak ja bym cię ty kurwa wyjcu znalazł jebany! Tak bym cię kurwa zlął! I się znajdę. On nawet... Niech nie chce, żebym go znalazł. Bo jak ja go znajdę za te wycie, za ten strach w poprzednim odcinku, żeby wyjść z domu. Trzeba uważać, naprawdę. Trzeba zrobić tak, żeby w razie w ogóle skoczyć stąd. Jak się wpadnie przy ucieczce. Dobra. Do góry coś jest. Wszystko będziemy dupać. Tylko zaraz, czekajcie, coś miałem zrobić. Świeczki, nie? Świeczki, już robię. A nie, są zrobione. Te kilka zostawię sobie na jakieś w razie W itemsy. Dobra, koniec wody. Się rozpruła woda. Zatykamy wodę. Polimy świeczki. Słychać ich wszędzie, nie? Słyszycie też, nie? Wiecie, tu spróbuję to wykopać, może wody tu nie będzie. Kurwa, jedno żelazo było, to taki wabik był? No dobra, mniejsze o większe, schodzimy na dół. Gdzie to jest, z którą to jest? Z wysoka, najwidoczniej. Będę miał wyjście później. Tam widzicie? Spadł kurwa jakiś idiota, spadł kurwa, spadł. Spadł kurwa debil. Spadł kurwa, pizdnął na tę mordę. Ale gdzie? Się kurwa cały zlękłem, posrałem się cały. O kurwa ty jebany. Oż ty kurwo jebana. Szkieletorze pierdolony. Kurwa mi z nieba spadał kurwa. Suko kurwa jebany. Już się zdenerwowałem cały. Spiruny jasne. A tamto może te wszystkie... Ty kurwa wypierdalaj jebany Batmanie kurwa dla ubogich, poszedł mi stąd. Dobra, ale ja bym chciał to przejść tutaj kurwa. Żeby to sobie przejść. Raczej mi chodzi bardziej o ucieczkę, żebym mógł uciec. To tak zrobimy. Zamknąć te mordy!
Wiecie gdzie oni są? Tu są też! I co, kurwa, burak, ja miał TMT, nam piznął, to oni tak, kurwa, stukają. Pierdolone downy, ale ich spizgam zaraz, tylko sobie tu zrobię jedną rzecz. Zrobię sobie jasno. Ale macie, kurwa, wpierdal. Na potęgę, kurwa, posępnego, kurwa, czerepu, kurwa. Czyli to się tam mówi. Wkurwia światełko? Tata was, kurwa, zajebie. On, kurwa, pokaże wyjebane szmaty. On, kurwa, pokaże wy, kurwa, dziwki. Będziecie mi tu strzelać, kurwa, dziwki, jebane szmaty, pizdy. Kurwy, śmierdziele. Dobra, to sobie to przełożę sobie teraz tu. No, 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 ciesz się, teraz patrz jak was wszystkich porobię. Nie wiem, to już może wchodzić, czy nie? Jeszcze nie. Dobra, zapraszam. No, chodź, 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 chodź. Chodź, kurwa, tu chodź. O ty, o jebane. Ile was tam, kurwa, się nasrało? Gisz, szmato! W pizdę, ja bym... I co? I było tak, kurwa, cwaniakować? I było... Było tak cwaniakować? JP. Co tu mamy? Iron Horse, coś tam. Płyty CD. Tutaj, o, jakaś lepsza Iron Horse. Ja nie wiem już ile koni będę miał, może sobie zrobię małą husarię. Teraz nam widzę, że mają jakieś, kurwa... Węgle, nie węgle. Trochę sobie wykopię tego węgla. Jak już jestem, to wykopię. Co to jest, kurwa? Latająca kość. Kość, kurwa, Aladyna. Dobra, pozamiataliśmy tutaj, czyli wiemy, że... Jednak w pewnym stopniu... Eku żelazne jest w miarę spoko. Wykopię to w pizdu. Tutaj się na razie czuję... Może nie, że bezpiecznie, ale... Wydaje mi się, że jest bezpiecznie. Dobra, tu jest zaświecone wszystko. Gdzie co wam powiem? Co to?! Kurwa... Skąd żeś, kurwa, przylot się pytam? Skąd on tu przylot? Gdzie... Ja, skąd on się tu wziął? Za cimno jeszcze? To mąż, kurwa, jasno. Jak na dyskotece. Ja tu chciałem... Kurwa, zobaczcie jak ja wyglądam. Ja pierdolę. Oszczelany w pizdę jasną. Za dużo miejsca nie mam na drop, ale se wpierdolę. Tego nie chcę na razie. Zjem se chleba. Wydubię te kuferki. HP mi się powinno zregenerować do tego czasu. Wydubię te kuferki i pójdę sobie odłożyć tam na dół, nie? Tylko, że pójdę z mieczem, to zrobimy sobie drugi miecz. Chociaż to bym też wydubał, co tu jest tu na dole. Tylko, że jak znowu mi z nieba spadnie jakiś frajer... Ja sobie zrobię jakąś pewną kopalnię, wiecie? Ale to na następny odcinek razem z chałupą by to od razu robił. Mówi się, że nic mi do chaty się nie wyjebało. Jasna, kurwa i... Batmanie, pierdol... Masz szczęście, że go nie chycę. Się wjebał. Tu zrobimy takie coś. Zamknij rej! Okej. Takie rzeczy, które sobie mogę wziąć przy okazji, na przykład jak będę chodził z góry na dół, to ja już to sobie zrobię poza wizją, żeście na to nie musieli patrzeć. Chociaż... Wiaderka się przydadzą, bo ja lawę chcę wziąć. Na tej zasadzie. Opierdolimy, kurwa, sztejka, żeby było cały czas full HP. Mi się, kurwa, miecz kończy trochę. A tutaj raczej go w warunkach polowych nie stworzę. Ale jeszcze chciałem iść wydubać tamto, co tam było. Te żelazo. Tą kopalnię będę pewnie jeszcze eksplorował. Nie wiem, czy się coś tu zrespiło znowu. I coś padło do wody? Słyszeliście? Takie bdum. Jebany nietoperz pewnie.
Tam widzicie? Tam coś idzie. Nie wiem, czy to widać. Ale kurwa, jestem pewien, że coś tam idzie. Jest tak strasznie w tej jebanej kopalni. To nie, że się człowiek boi, tylko że nie chce zginąć, kurwa. Nie wiem, czy to mogę wydobyć stamtąd? Mhm, dzięki. Patrz. Już się żelazo znalazło. Jest pająk gdzieś jebany. Się boję w chuj. Powodę tymi świczkami tu poświecić. Najgorsze jest to, że nie ma takiego czegoś tu jak sufit, kurwa. Bo z każdej chwili, może mi kurwa coś ciepnąć na czerep. Może się moja przygoda skończyć. No na razie kurwa to z... Ja pierdolę. Na razie żeśmy zebrali jeden wielki chuj, wiecie? Bo w sumie nic nie mamy. Jeszcze to jest kit, bo musimy wszystko zanieść do naszej tamtej dziupli, bo tam chciałem robić chatę ogólnie, nie? Gdzieś koło tego. Chatę, farmę i tak dalej. Dobra, tu zebrałem. Kurwa, jebany penerze, kurwa, mały chuju. Wpierdalaj, gacek! Tak jest, kurwa, człowiek się nawkurwiona, denerwuje. Zaś później mo, jakieś lęki, kurwa, przed, kurwa, minecraftowymi, kwadratowymi, pierdolonymi, kurwa, chujami na nogach, bo to creeper taki chuj na nogach jest. Pierdolę tą kopalnię, kurwa, serdecznie, kurwa, z całego serca. Bierzemy to, co tu mamy. Będziemy się musieli udać do chałupy. To też biorę w chuj. Przyda mi się następny kufer, a nie będę tracił drewna, nie? Chociaż wiecie, o drewno tu nie trudno w tej grze. Się cały zapocił, kurwa, z nerwów. Nie wiem, ile nawet nagrywam już. No muszę tu gdzieś wykopać, bo gdzieś tu... Co to są w ogóle za odgłosy, nie? Widzicie, co tam jest? Pająk? Pająka już nie ma. Tam coś jeszcze jest, bo tupto. Ale co to jest? Czuję, jakby on za mną był. Normalnie jak słyszę w lewej słuchawce, się wydaje, jakby za mną był. Jakiś szkieletor tam jest jeszcze? Ale czekajcie. Nie wiem, czy jest jakieś... Czyli jak tu pójdę, to mi na łeb nic nie spadnie, ale tam coś jest. O kurwa. Nie wiem, czy tylko ja to widziałem, czy wszyscy to widzieli? Creeper chyba tam był. Dzisiaj Szymuś tam nie idziesz, bo nie masz po co. Idź buduj chałupę. Przedłużenie rodu trzeba zrobić, na przykład z jakąś owcą doli będziemy się walić. Tutaj raczej kobiety w Minecrafcie nie znajdę. Przynajmniej na singlu.
problem. Wychodzimy stąd w pizdu jasną. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy ktoś mi pchał piepoko. No noc jest, nie? Gadłem? Czekaj, gdzie jest wyjście tu? Nie no, dzień. Ja pierdolę, jaka ta gra jest denerwująca. Tutaj co mamy do zabrania? I w sumie resztę przenieśliśmy, to idziemy w pizdu do naszej chaty. Mam węgiel, który chyba sobie wydubię. Czy pójdę zacząć tu jedną rzecz? Znaczy zaświecić ogólnie, o to tu chodzi. No to jest poświecone, bo wolę mieć naprawdę oświecone te kopalnie. Mi się kurwa tu nic nie zrespiło, że jak kiedyś niechcący będę gdzieś uciekał, to wejdę na Ray Creepera. Znaczy wy się będziecie śmiali, ale mi do śmiechu nie będzie. Wiecie o co chodzi. Teraz do chałupy idziemy w tamtą stronę, nie? Tędy mogę iść? Tu był ten spider gdzieś, nie? Starczy mi miecza na spidera? Chyba starczy. Czekajcie, żebym mógł uciekać, żeby mi się w lawę nie wpierdoliłbym. A dwa, że chcę to oświetlić. No czy nie są takie? Niby dziury wszędzie porobione. Ale węgla. Se wydubię cały. I wracam do chałupy na serio. Bym się w tę lawę nie wpierdolił tego. Jak bulgoto jebana. Dobra, węgiel cały wydupałem. Idziemy do chałupy. Do chałupy to... zaś tam, do tyndy. Niby nie mamy dużo zarobione, niby sam nie, tych materiałów, ale żelaza trochę jest. Wszystkiego po trochu mam, bo tak. Ciekawe, do czego są te płyty? Możecie mi napisać, bo ja w chuj nie wiem, do czego jest płyta. No to chyba pierwszy raz rzucił na oczy widzę. Dobra, szybko do chałupy. Co za cieć. Co to kurwa jest? Ja bym slime'a słyszał. Tutaj gdzieś. Jak napierdala, gdzie on jest? Nie wiem, piewali mnie, to idę do chaty, bo tam się noc zrobi. I może być problem. Chodź chłop, idziemy do chaty. Może tego... Nie wiem, gdzie by te slime, no to może w ziemi, albo coś się zrespiło, jakieś chujstwo. No niby tam występują. A my lecimy do chaty. Prześpimy się, rzucę okiem, ile już mamy nagrane. I albo zaczniemy budować chatę, albo się ładnie pożegnam. I zacznę budować chatę w następnym odcinku. Na pewno sobie przetopię wszystkie materiały, ale też bez was. Jeśli się nie musieli nudzić. Więc wejście do dziury. Jest kurwa, też w suficie japa. Mhm. Z otwartymi drzwiami, kurwa, żebym poszedł na penerstwo z otwartymi drzwiami. Ja zobaczę tylko ile jest nagrane, za dwóch chwilę. Już są 33 minuty, ja się położyłem spać. Jest dzień, więc zaczniemy od dnia. Ja sobie wszystko przetopię, bo raczej z domku nie wyjdę, więc nic się ciekawego nie wydarzy. Przetopię sobie wszystko i w następnym odcinku najprawdopodobniej zaczniemy budować jakiś tam prowizoryczny dom. No i to tyle. Więc na razie cześć pompa, jebać w busomacz.